Węzeł typu Christensen. Wiązanie rozpoczynamy od założenia krawata na szyję na prawą stronę, tak aby węższa część była po lewej stronie, a szersza po prawej. Na początku krawat krzyżujemy, tak aby jego szersza część znajdowała się na węższej. Węższą część trzymamy w prawej dłoni, a szerszą w lewej. W pierwszym ruchu przekładamy szerszą część krawata na prawą stronę pod podstawą. Następnie przeciągamy ją środkiem ku górze. Teraz, trzymając szerszą część w dłoni lewej, przenosimy na prawą stronę. Następnie na lewą. I jeszcze raz na prawą. Kończymy przeciągając szeroki koniec środkiem ku górze. I ściągamy go w dół przez obie utworzone wcześniej pętle. Następnie formujemy sam węzeł.